Psy i koty to rodzinne zwierzaki. Trudno wyobrazić sobie bez nich poranek. Trzeba jednak przyznać, że co czworonuk to inna strategia budzenia. Od delikatnego muśnięcia kocią łapką po uderzenia masywnym psim ogonem. Nie zaszkodzi oczywiście kilka liźnięć w policzek. I obowiązkowo trącenie ręki mokrym noskiem. Znacie to dobrze, prawda? To wszystko nie dzieje się oczywiście bez powodu. W końcu nadszedł czas na śniadanie. I zwierzaki muszą przypomnieć Państwu, że ich miseczki i brzuszki są puste. Łaszą się, ocierają, zadziornie drapią i skomlą. Wprost nie mogą się doczekać. Co robić? Trzeba wstać i napełnić miseczkę. Przecież śniadanie to ważna sprawa. Tylko jak tu nie pobrudzić sobie wąsów. No dobrze, po pysznym śniadaniu i krótkiej drzemce czas na spacer. Gotowi? Do biegu? Start! Wszystko się trzęsie i lekko wiruje. Nadążacie? Tak właśnie wygląda zwariowany świat z perspektywy czterech łap. Koty to prawdziwi odkrywcy i jak przystało na indywidualistów, wszędzie chodzą własnymi ścieżkami. Psiaki wręcz odwrotnie. Kochają towarzystwo, są skore do zabaw i psot. Znajdą się wśród nich wielcy łowcy, kanapowe leniwce, szybcy długodystansowcy i super sprinterzy. Wybiegani, wolni od obowiązków, wracają do domu, aby położyć się i trochę odpocząć. To czas, kiedy szanowni Państwo mogą już opuścić domy i mieszkania, wyjść do pracy, szkoły czy na zakupy. Czworonogom w słodkiej drzemce lepiej nie przeszkadzać. Za to po powrocie do domu można liczyć na radosne powitania i merdające ogony. No dobra, wystarczy już tego leniuchowania. Teraz czas na zabawę. Tylko od czego by tu zacząć?
A jednak poczucie obowiązku wzywa. Codzienny obchód terenu sam się nie zrobi. A jest co patrolować. Zacznijmy od balkonu. Dla tych bardziej leniwych obchód tu się zaczyna i kończy zarazem. Przecież stąd wszystko doskonale widać. Reszta zwiedza całe osiedle. No dobrze. Teraz to już naprawdę czas na zabawę. Najfajniej jest z tymi małymi ludźmi. Chociaż z tymi większymi też jest zawsze kupa radości. Bieganie za kłębkiem to raczej kocia sprawa, chociaż niektóre psiaki też chętnie włączą się do zabawy. No i aportowanie. Kudelki rasowe, rodowodowe, wszystkie czworonogi są zawsze chętne i gotowe do akcji. Wystarczy rzucić kijek lub piłkę i aport. Psiaki mogłyby tak bawić się bez końca. A jednak troszkę się zmęczyły. Czas na zasłużoną miseczkę wody i jak zawsze pyszną kolację. Nie zapomnijmy też o wieczornych pieszczotach. Za uszami. Pod brodą. I koniecznie po brzuszku. Wspaniale. Aż oczy same się zamykają. To już chyba czas na sen. Lepiej się wyspać. Przecież jutro kolejny dzień pełen wrażeń.